Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj już znowu w grze Brotato. I tak, stwierdziłem, że dzisiaj zagramy dzidzią. Tak. To w sumie tyle z takich rzeczy, które stwierdziłem, bo niczym innym w sumie no nie pomyślałem. Ale od jakiej broni w sumie wypadało zacząć? Zobaczmy, może jakimś szybkim, jako że będziemy tutaj dosyć wolno prawdopodobnie zdobywali level upy. Za tym, gdzie będziemy mogli mieć bardzo mało broni. Warto zacząć z czymś, co będzie miało dobre. A zacznijmy sobie z shurikenem, oczywiście na piątce. Tak, dla tych, którzy nie pamiętają, to dosłownie gra dzidzią polega na tym, że możemy mieć jedną broń na początku, ale wraz z rozwojem poziomów będziemy właśnie zbierać expa, który tutaj wyjątkowo zamiast nam bonusów do statystyk, będzie dawał nam dodatkowe miejsce na broń, więc tak. Minimalnie nie dostaliśmy. Niestety. Ale może dostaniemy za chwilę. A nawet, kto wie. Tak, czy inaczej weźmy kilka tutaj rzeczy, które mogą nam pomóc. Nie, tego nie będę brał. To się przyda, to się przyda. No i tak. Liczmy na to, że zostaniemy dwa, chociaż tak mówię, można i sobie powątpiewać, bo no raczej nie będzie. Bądź co bądź, prawda jest jaka jest. Ale niestety, grając dzidzią mamy kary do ekspienia. Potrzebujemy zdecydowanie więcej na każdy pojedynczy poziom, więc no niestety, nie udało się. Trzeba będzie definitywnie poinwestować w zbieranie. A póki co mamy drugie miejsce na broń. Ale będziemy mieć tego bardzo dużo, więc weźmy sobie śrubokręta, bo... O, zablokujmy przy okazji tarczę. Weźmy kawę, chociaż dziecka nie powinny kawy dostawać. Więc nie popełniajcie takiego błędu wychowawczego jak ja, nie dawajcie swoim dzieciakom, w szczególności takim młodym, po prostu kawy, ani żadnych ogólnie produktów wysokokofeinowych. Jak tak myślę. Nie tylko kawa nie jest za bardzo dobra, to wszystkie energetyki i tym podobne też wcale nie dobre. Ale dobra, nie będę o tym opowiadał. Co macie takie tematy no, poza, powiedzmy, moim obszarem informacyjnym, gdzie wiem tak właściwie, co jest dobra, co nie, więc... No, nie będę sobie tutaj pogrążył w tym wszystkim. Tak, inżynieria, definitywnie. Bo minusy, które się tam dostaje, są prawie że zerowe. Klucz, zdecydowanie propeller hat, czemu by nie? I tak... Mamy już mini strategię pod inżynierię, co jest fajne. No ale natomiast dzięki temu, że będziemy mieć dużo miejsc, nawet nie boję się, że ten shuriken będzie tutaj przeszkadzał w wzmocnieniu kluczy czy śrubokrętów. Jakby to najlepiej powiedzieć, no... Dzidzia jest postacią o wielu talentach i jeśli dobrze się wszystko tutaj rozegra, będziemy mogli mieć miliony różnych buildów naraz. Ja mówię miliony, bo tak naprawdę kombinacji jest nieskończenie wiele. No, 24 bronie. Ja oczywiście idę tutaj nie wiem pod co, natomiast... Wow. No, zbrodnia byłoby tego nie wziąć. Naprawdę. Możecie się zgadzać lub nie, ale to była zbrodnia, nie wziąć gun fioletowej jakości. Cóż. Tym, że zdobyłem taką broń, to teraz chyba można łatwo stwierdzić, że mamy... na jakiś czas trochę spokojniej w kwestii eliminowania wrogów na dystans. No, pomijając jeszcze kwestię tego, że ciągle gdzieś losowo będą się miny generować i mamy wieżyczkę jedną, która... dużo robić może nie będzie, ale jeśli będę wokół niej biegał, to... to niewiele, które robi na co dzień. W końcu się doda do wszystkiego i powinno być fajnie. No i tak. Jest coś więcej do powiedzenia, poza tym, że w sumie się stęskniłem trochę za Brotato? Chyba nie. Więc no, stęskniłem się za Brotato. Teraz tak, Shredder, Gun, Explosive, świetna opcja. Speed Zarange'a, niech będzie, tego nie chcę. A to w sumie weźmiemy od razu. No, gdzieś to daje kartę do obrażeń wręcz czy czegokolwiek innego. Musimy to brać, kawa oczywiście, tak? Mimo, że to błąd, ale to jest tylko dziecko growe, nieprawdziwe, więc no. Nie musimy się przejmować czy jego zdrowiem aż tak bardzo. Tylko że to jest dosłownie ziemniak, a nie prawdziwa
ludzka istota. Przepraszam, ziemniak albo jajko, nadal nie wiem, czy to bardziej ziemniaki czy jajka. Zawsze o tym mówię, zawsze ten wątek się pojawia. Dla mnie to bardziej jak jajki wygląda, niż jak ziemniaki, ale sam twórca nazywa to ziemniakami. I wlazłem jak skończony jełop prosto w pocisk. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Chociaż wiecie co, nie. Zamiast tutaj tak... Zagrajmy. Na start już może z... Pytanie, to jest śrubokrętem? Kluczem. Klucz na 7, to mamy 1.05. Dobra, czyli z kluczem. Znaczy śrubokrętem. Tak. Śrubokręt. Ponownie rzecz niestosowna dla dziecka. W sumie wszystko co jest z tych chyba dostępnych było niestosowne. Ale no. Zdecydowanie skuteczna broń. Widzicie, jest taka grupka, cyk. I po grupce, cyk, i po grupce. I znowu zabrakło minimalnie. Niestety. O proszę. Już mam ulepszenie. Co tam chyba nie wiem, czy było 12 czy 10, mam przecież 12? Mamy co 9. I tak, mutacja. Wezmę, bo na definitywnie będzie potrzebna. Wcześniej czy później. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, insanity i snack. Broni na razie żadnej nie będę jeszcze zostawiał, bo nie wiem jeszcze co tu będziemy brać. A równie dobrze mogą się jakieś inne ciekawe wygenerować. Soły. Zobaczymy jak to pójdzie. Tak, właśnie też nie wiem czemu ostatnio mam strasznie dużo nawyków do mówienia, pisania i w ogóle soł. W sensie i z angielskiego so, jak i z oły celowo tak spolszczonego dziwnie, więc... No, taka anegdota niewielka na moje tematy egzystencjalne i... No. Nie szczególnie mnie on interesuje, więc weźmy dodatkowego śrubokręta. Rzecz dobra. Oj. Tak, teraz już definitywnie. Powiedziałem, że nie interesuje mnie nóż, i tak zablokowałem. Tak się raczej... O, dobrze, klucza zablokujmy. Nie będę wymieniał tych śrubokrętów, ale jak będzie kolejny klucz, to oczywiście wezmę. Kolejny klucz, no jak będzie klucz, to po prostu wezmę. Ale potem musimy myśleć też o jakichś broniach, które będą nas tutaj chroniły. Bo jednak śrubokrętami, no, można coś tam zdziałać, bo mają mnie najgorsze skalowania, 50% walka wręcz, 50% inżynieria. Więc ja, no są fajne nawet skalowania, ale zdecydowanie za niskie, żeby na nich polegać. No i zasięg słaby. O, tak, 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 to definitywnie, to jest bardzo fajne. Że precyzyjne, więc ewentualnie odkrytów będzie fajne, to jeszcze żywiołowe, co może łączyć się ciekawie z przedmiotami. Tak czy inaczej, bierzemy klucza, bierzemy wszystko. U, kolejna Nigeria, zdecydowanie tak. Brzydki ząb też, zdecydowanie tak. Tak smak to, no, ten hełm wojaka. To, co nam da w sumie trochę pancerza. Nie ukrywam, przydałby się i to bardzo, patrząc na to, jak słabo idzie nam w kwestiach życia. Też właśnie taka, można powiedzieć, największa wada gry. Dzieckiem czy dzidziem? Przy baby to raczej dzidzie, bardziej niż dziecko. Niemowlak. Małe dziecko, jak to tak zwał? No oczywiście jest to kwestia podstawowa taka, że nie możemy sobie brać bonusów w postaci właśnie, nie wiem, regeneracji i innych rzeczy, tylko musimy brać dodatkową broń. I nie, żeby to było coś złego, bo... To jest ciekawy sposób grania, tak najłatwiej mówiąc. No ale powoduje, że jest dużo... ciężej. Bardziej z tymi rzeczami, tak, wszystkie te rzeczy będę chciał. I zobaczymy, jak to będzie. Okej, mając teraz sopla lodu, mam pierwszą broń. Dystansową bądź pseudodystansową, zarzeknę to spojrzeć, co już jest z dobrym postępem. Co prawda przydałoby się teraz jeszcze zgromadzić trochę obrażeń od żywiołów, bo nie ukrywam, bez nich to ciężko będzie to wykorzystać. Jeszcze w ogóle kulkę lodu. Czy kulkę, kostkę lodu. I tak, jeśli bym zdobył kostkę lodu, to już byłoby super, bo byśmy mieli jeszcze dodatkowe benefity. A za wszystkie sople i inne tego typu żywiołowe rzeczy. Ja nie ukrywam, no wszystko sobie dawać tutaj większą wartość, wydajność się przyda. A szybkość za szczęście, tak, oczywiście kolejne miejsce na broń. Weźmy to od razu, połączmy, albo czemu nie. Dorzućmy nóż złodziejski, weźmy to, przerosujmy.
I zaczynają się, mogę powiedzieć, już takie ciekawsze rzeczy. Na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym myśleć. To zdecydowanie muszę, to będę chciał. To niestety nie. Za dużo ryzyka. Chociaż nie, będę musiał. Muszę mieć dobre obrażenia, jeśli... Nie mogę zbudować sobie łatwo strategii, która będzie na tyle wytrwała, żeby mnie przetrzymać w każdej sytuacji. No a jednak jak powtarzam się, tak będę powtarzał się cały czas. Jest to ciężkie. Oczywiście jeśli uda się jakoś przebić ten poziom 24, to chyba następne poziomy będą dawać normalnie bonusy. Ale nadal, dotrwać do poziomu 25 może być ciężko z tym tempem, bo na razie jesteśmy jeden poziom do tyłu. Podejrzewam, że im będziemy dalej w las, tym bardziej będziemy do tyłu. Przez to, że mamy to karę do zdobywanego expa, czy tam potrzeba 130% więcej expa ogólnie na poziom. Tak zwał. No, i jeszcze kwestia tego, że mam mało życia, co samo w sobie może powodować, że nie przeżyjemy za długo. I okej, szósty slot, definitywnie nożyczki na razie. Definitywnie to. Pomyśl jeszcze. Zdecydowanie. A, już mam na dwójce. Okej. To definitywnie tak robimy. Jeśli uda mi się przeżyć tę falę, będziemy Lightning Krzywa połączeń ze sobą śrubokręty. Bo jednak pozostałe rzeczy zdecydowanie bardziej się przydadzą. I oczywiście, dwa śrubokręty oznacza, że co 9 sekund mamy dwie miny. Zamiast jedną, co ile tam z tych sekund będzie. A potem jak go zmienimy na w sumie trójkę. Muszę przyznać, że kiedyś pamiętałem, jak to było, ale tak dawno nie bawiłem się śrubokrętami. To trochę dziwnie i niebezpiecznie brzmi w kontekście postaci, którą gramy. No ale cóż. Po prostu już nie pamiętam tych czasów, tych liczników, tego wszystkiego. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem uda się przeżyć falę szóstą, siódmą i dalej, bo coś dzisiaj farta nie mam. Ale muszę przyznać, przynajmniej teraz build fajny wszedł z tymi śrubokrętami, szczyczkami i tak dalej. Na pewno bezpieczniej niż zazwyczaj, chociaż chapeki nadal nie najlepsze. No muszę przyznać, że przynajmniej w końcu udało mi się znaleźć coś, co może używać dobrze wąsza. Po tym jak tego wąsza trafiłem, więc co. Chyba głównym celem na ten moment dosłownie będzie na spokojnie przetrwać. Widać, że pod względem obrażeń to ile mamy min, ile mamy wież, to już jest wystarczające. Stack Lens, czemu nie? Weapon slot jak najbardziej. O. Weźmy z tego to. Ogród, który wcześniej przygotowałem, to można na razie zablokować. Lifesteal, jak stoimy z Lifesteal'em? A, na zero spadnie, dobra, może być. To zostawmy. I lecimy, fala siódma znowu. Chociaż nie pamiętam, czy miałem 6 broni ostatniej fali siódmej, czy nie. Ale nawet jeśli miałem, to wydaje mi się, że i tak tym razem jest to wszystko lepiej, bezpieczniej. Jakoś tak mi się wydaje. Pewnie głównie to jest zasługa tego, że udało mi się dorwać tą dodatkową wieżyczkę i generator min. Bo bądź co bądź daje bardzo dużo. W szczególności generator min, jak tak myślę. Bo nawet jeśli same w sobie one by nie biły najwięcej, co pomyślcie sobie, ile przez czas się ich pojawi. No i teraz jeszcze ten ogród, który w kryzysach będzie nas leczył. To fajnie, gdyby się też pojawiły nożyce ogrodnicze, ogólnie mówiąc. Tak, zdecydowanie. Mieć jeszcze więcej ogrodów leczniczych, to by mogło być coś, co też nas odratuje. Gorzej tylko, że znowu nie wychodzi nam prześcignięcie tego wszystkiego. O, kolejny wonusz oczywiście. Tak, tak. Przedosujmy, może być coś fajnego. No jest. Medyczna pukawka. I wieżyczka laserowa, ale to dopiero na fali ósmej. Można wziąć. A póki co trzymajmy się po prostu najlepiej z dala od tych wszystkich dziadów. Pomimo tego, że mamy broń medyczną ze sobą, to nie gwarantuje, że dostaniemy uzdrowienie z niej. A nawet jeśli to nie mamy wystarczająco pancerza, żeby ten jeden punkt życia przywrócony wystarczający, więc nadal trzeba być bardzo ostrożnym.
Ale hej, przynajmniej sklepy z każdym razem mają jakąś broń, więc dosyć szybko będziemy mogli skompletować sobie, co tam zechcemy. Zawsze po prostu jest broń, więc nie będzie sytuacji, w której szukam czegoś i nigdy nie dostanę. Bo wcześniej czy później to będzie musiało się pojawić. Patrzę na to, jaki miks tutaj mam, to dużo, naprawdę dużo. Jest rzeczy, które mogę zaakceptować. I okej, kolejny slot. Szkoda serowa, rzecz jasna. Cebula, tak. Weźmy to już, może trzeba będzie nic nowego. Okej, wszystko blokujemy znowu. Pala, 9 na 11 będziemy mieć hordę. No nie wygląda to najlepiej, ale na szczęście mamy już wyżyczkę laserową, a ona z hordami sobie radzi nie najgorzej. Już nie ukrywam, preferowałbym chyba eksplodującą albo ten, no, miotacz płomieni. Nie, żeby coś było przeciwko tej laserowej, ale na tle pozostałych to jest taka trochę nijaka. Powinno być, że mogłaby być dla mnie tym, na poziomie drugim klucza, czyli na niebieskim, na fioletowym. Bo mnie to ciągnie zdecydowanie bardziej na co zasługuje. Pod względem tego, ile razy mi zadał, ratował ona, ile taka wieżyczka laserowa. Naprawdę, nie zrozumcie mi źle. Naprawdę jest świetna. Nie wiem, ile jeszcze raz naprawdę będę musiał to mówić, ale naprawdę, 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 naprawdę. I na kłamstwo też. Po prostu, jaka ta wieżyczka nie była, i tak zawsze warto ją mieć. Zawsze one są po prostu zbawienne. I tak, miejsce na broń. Osobiście bym powiedział, że ze wszystkich dostępnych, no pochodnia to zawsze nowa broń do kolekcji, ale na ten moment biorę screwdrivera, Sneko Toxic Sludge, pochodnia poczeka. Ale to piękne. Wieżyczka podpalająca, świnka skarbonka i mogę mieć... A zobaczmy. Zobaczmy. Chyba, że to wyrzucę. Nie, zobaczmy trójkę. Okej, 6 sekund. To odpowiadając na pytanie, 3 sekundy spadają za każdym razem. Więc czy warto? Nadal nie jestem pewien, ale raczej tak. Tym tu mamy... Frozen Heart. Zdecydowanie trzeba będzie brać. Koniec, że unikat to jeszcze powoduje, że wszystko się skaluje z żywiołami. No i okej. Okay. Podpalenia wolniej będą się rozprzestrzeniać, czy tam aktywować w sobie. Ale czy coś bardzo polegało nas na tym podpaleniu? Tak naprawdę mamy tylko różyczkę, no i wieżyczkę podpalającą. Ja jej nie ukrywam, fajnie gdyby się szybko aktywowało. Ale znowu, no nie zepsuje nam to niczego, jeśli będzie się aktywować trochę wolniej. Przy czym to jest coś takie zastanawiające. Zawsze, zawsze mi to myli w grach. 100% wolniej to nie oznacza, że w ogóle się nie będzie aktywować. Tylko to oznacza, że będzie się aktywować po prostu dwa razy wolniej. Jak teraz dajmy na to byłoby jedno podpalenie na sekundę, to będziemy mieć jedno podpalenie na dwie sekundy i tak dalej, i tak dalej. Co? Moim zdaniem przeczy, jak 100% coś jest tańsze, to znaczy, że jest darmowe. Jak coś jest 100% wolniejsze, to znaczy, że w ogóle się nie rusza. Ale nie w tej grze. I dobra, bierzemy czarny pas, bo on jednak, no bądź co bądź, daje nam więcej ekspienia. Zamrożone serce. Pochodnia. Tak, pawia. Chyba będziemy brać kaczuszkę. Będę mógł, bo dużo nie stracę na niej. Double barrel shotgun. Natomiast też będziemy brać. Może to się wydawać dziwne, ale tak. Wszystko, co ja tutaj robię, jest dziwne. No i tak, ponownie. Mamy już do czynienia teraz z hordą, więc musimy oscylować na środku. Najpierw to jeszcze tak, żeby być w zasięgu naszych wieżyczek, żeby mogły nas uratować. Po czym mówiąc, to oczywiście polazłem w roga, co jest największym błądem, jakiego można zrobić. A mimo to jednak to przeżyłem jeszcze. Dla mnie trochę szokujące. Nie powinienem tu przeżyć. Gram na najwyższym difficulty, a ja popełniam takie po prostu okropne błądy.
A mimo to gra mi wybacza. To jest coś, co nadal będzie mi zaskakiwało po prostu w Brotato, naszej przygodzie tutejszej. Po prostu nie rozumiem, jak ta gra może być taka trudna, że często to przegrywamy, jednocześnie taka wybaczająca, że potrafię zrobić totalną gafę i... Po prostu jest takie, spokojnie gościu, nie przejmuj się niczym, przeżyjesz. I teraz tak, weźmy to szczęście, bo... O, bądź sobie to szczęście. I okej. Dużo tego mamy, pozwólcie, żeby też łyknę trochę wody. Więc tak. Powiedziałbym, że na tego, na... Pawia trochę za wcześnie, więc jeszcze, no. Teraz tak. Bierzemy. Łączymy. Tak. Mamy najprężniejszy. Więc fajnie. Po co wezmę na razie zapchanie dziury? Medyczne, tak. Nuklearna wyrzutnia, au, tak. To się może naprawdę nieźle rozkręcić. Ale to przeżyjemy. Bo to jednak... No u mnie jest na kanał wrzucane. A idąc za tradycją, jeśli widzę nuklearną wyrzutnię albo wyrzutnię zwykłą, to najczęściej... O, to oznacza mniej więcej tyle co śmierć. Chociaż... Śrubokręt jakości czerwonej, znany też jako Boska, może mieć coś do powiedzenia w tej kwestii. No i te wszystkie inne badziewiaki, które też ze sobą noszę. Nie żebym umniejszał broni, ale nazywam to zawsze po swojemu, w dziwne sposoby. Więc ja... Teraz mi się to nazywa badziewiakami. Nie żebym uważał, że to jest słabe czy nieprzydatne. Tak naprawdę to właśnie ta mieszanka wszystkiego tutaj nas teraz zbawiła. No to już w sumie też fakt, że dostajemy broń co poziom, ale już mamy... 11 poziom, co oznacza 12 broni, co oznacza mniej więcej to, że no... Mamy więcej niż normalnie by było. Jasne, tak. Mamy co. Zaczynamy oczywiście od nuklearnego launchera. Szybsze unicestwienie drzew. Czy jest coś, co mógłbym tutaj wywalić albo połączyć? W sumie mógłbym wyrzucić... Ha. Nie, raczej nie. Przelosujmy. Okej, już widzę, że... Podmieniamy proce na mocniejszy wariant. Przelosujmy jeszcze raz. To zdecydowanie, to nie. Lecimy. I tak, teraz już w ogóle nie musimy się niczego bać, jak mamy wyrzutnię nuklearną, bo ona bije olbrzymie damaże i jeszcze robi wielkie eksplozje, więc... Po prostu wiem, że grupki są nam niegroźne. Oczywiście elity, czy też minibosi, jak zwał, tak zwał, to trochę inna sprawa. Ale na to mogę powiedzieć tylko tyle, że możemy ich po polu minowym ciągać, dać robotę wykonać wieżyczkom. Które teraz swoją drogą mają już naprawdę świetne skalowanie, tak tylko dodam. Mam 22 inżynierii, głównie dzięki 15 żywiołowych. Teraz zobaczcie tutaj. 28, znaczy 27, 80%. Tutaj. Portem tu proszę, 125% przebija. Tutaj 8 raz 12, bo to 33% tam dodaje się do tego. Podpala. Jeszcze gdzie jest zwykła wieżyczka, bo nie pamiętam, czy ona ma takie samo? Tak, takie samo. Biny. Co 12 sekund się pojawia, i co 3 sekundy, i co 12 sekund kolejne, no. Po prostu ilość konstruktów, które się tutaj pojawiają, żeby nas wspierać, jest niemożliwa. Nie, tylko mi szkoda, że tak dobrze nie poszło. Uuu, nie, co ja bym zrobił, nie. Jak ja mogłem tego slamić? Skupiłem się na tym, że szkoda, że tak... Nie mieliśmy pięknie technomagiem. I wlazłem we wroga na swoją śmierć. To ten. To by było na tyle. Po takim pięknym zlamieniu. Pewnie zaraz siądę znowu do jakiegoś tutaj ziemniaka kolejnego i wrzucę sobie jakiś przygotowany materiał kolejny. Nie wiem, to powiedziałem. Tak, chodzi o to fakt. Gwiazdoklucz, ogarnij facjatę, gadaj z sensem. No chodzi o fakt, że pewnie wsiądę i zrobię właśnie kolejne odcinki jeszcze. Bo trochę wsiadł mi na jego to, jak tutaj znamiłem. Ale tak, na tym tutaj z tym kończymy, więc dzięki wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo moich zlamień, cóż. Zazwyczaj prosiłbym was o sugestie, jakiego chcecie jajka zobaczyć. Ale prawda jest taka, że
No nie zaakceptuję tych sugestii w tym momencie niestety. Bo co jak co, ale no jeśli mam robić kolejny odcinek, to tak naprawdę po prostu... No, zrobię to od razu, więc... Tak. Zapewne nie będziecie mogli zmienić postaci, którą wybiorę. Tak mogę jeszcze zawczasu powiedzieć, że... Tylko sprawdzę właśnie parę rzeczy. Okej. Okay. Chcę właśnie szybko sobie zobaczyć tutaj tylko, czy jakieś nowe broni się pojawiły u tych, których mamy. Znamy. I odpowiedź brzmi tak. Co nigdzie widzę jakieś takie właśnie nowe bronie. Ale dobra. I prawda jest taka, że prawdopodobnie spróbuję chyba sobie Renegata pod to, bo jakoś tak mi się zachciało, więc tak. Się zobaczę. Tak czy inaczej, no. To teraz już naprawdę trzymajcie się, no i hej.